do nas dotarli. Mam nadzieję, że wszyscy znaleźli miejsce i wszyscy sobie wygodnie usiądą. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie, bardzo wiosennie, bardzo gorąco witam wszystkich w naszych progach. Dzisiaj spotykamy się na rozstrzygnięciu konkursu plastycznego Tradycje Wielkanocne. Pozwólcie, mili Państwo, że na wstępie powitam naszych przemiłych gości honorowych, a dzisiaj mamy ogromne szczęście do dużej liczby gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Drodzy Państwo, jest mi niezmiernie miło, że jest z nami Pan Leon Bulak, wójt gminy Słów. Bardzo serdecznie Pana wójta witamy. Cieszymy się z obecności Pana Ryszarda Piotrkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy w Słowie oraz ducha sprawczego tego, że dzisiaj gościmy tą dużą delegację Gminy Słów w naszych progach. A Pan Wójt i Pan Przewodniczący przywieźli ze sobą grupę artystyczną Gminy Słów, która przygotowuje się w garderobie, ale myślę, że usłyszy nasze prawa, więc powitajmy grupę artystyczną z Słowa. Gorąco i serdecznie witam Panią Marię Lococzkoś, sekretarz Urzędu Miejskiego w Szczebrzeszynie. Jest z nami również Pani Ala Kołodziejczyk, radna Rady Powiatu Zamojskiego. Witamy gorąco. I bardzo serdecznie, bardzo gorąco witam wszystkich uczestników naszego konkursu. Wszyscy, którzy poprzez swoje prace zgłosili swój udział w naszym konkursie. Witam również Waszych opiekunów, instruktorów, nauczycieli oraz wszystkich z Państwa, którzy na dzisiejszy poranek wybraliście taką formę spędzenia czasu razem z nami. Witamy Was bardzo gorąco. Myślę, że również brawami się. Drodzy Państwo, zanim przejdziemy do odczytania protokołu z obrad jury, mam dla Państwa nie lada niespodziankę. Oto za chwilę na naszej scenie wystąpi grupa teatralna, grupa artystyczna Gminy Słów, w której wykonaniu obejrzymy przedstawienie pasyjne Droga Krzyżowa Współczesnego Człowieka. Więcej o grupie i przedstawieniu opowie Pani Ewelina, którą zapraszam. Zapraszam Państwa do obejrzenia i wsłuchania się w Drogę Krzyżową Współczesnego Człowieka, przygotowaną przez grupę artystyczną Maniacy Sztuki z gminy Słów pod egidą dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Słowie, pani Hanny Mrowczyńskiej. Naszych pań reżyserek Marii Bartoszczyk i Anny Jaworskiej. Panie, od nas samych.
skoro nie umie tego życia.
jestem owocem waszej miłości. Zauważcie mnie i kochajcie. Osądzaj, jeśli nie jesteś pewien. Kruche to uczucie, gdy urażona miłość własna sprawia, że zapominamy o dziecku. Pozwalamy, żeby myślało, iż jest nikomu niepotrzebne. Pychą jest mniemanie, że jest się najważniejszym, że liczy się tylko nasz ból i nasza krzywda. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Zostawia nas samych, nawet w największym cierpieniu. Jeśli tak jak chory chłopak zdecydujemy się nieść swój krzyż, on będzie go niósł razem z nami. Pierwszy upadek. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone.
grzechy, to bolesne upadki naszych dusz. Tylko serdeczny żal za popełnione zło i pragnienie odpokutowania go pozwala nam stać się naprawdę człowiekiem. Zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Wystarczy tylko poprosić ją o pomoc. Thank you.
pomocy. Często boją się o nią poprosić. Cierpią w milczeniu. Chłopak zaoferował swoją pomoc załamanej dziewczynie, powtarzając postawę Szymona z Cyreny, który dopomógł Jezusowi w dźwiganiu krzyża. Ociera twarz Jezusowi. Ukaż mi, Panie, swą twarz. Daj mi usłyszeć Twój głos. Cierpiącemu Chrystusowi, ocierając Mu twarz chustą. Zechciej zauważyć umęczonego Jezusa w drugim człowieku i miej odwagę Mu pomóc, tak jak młoda dziewczyna wyciągająca rękę do starszej kobiety. Grzechy wasze były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją.
grzechy przynosi oczyszczenie. Nigdy nie jest za późno, by nawrócić się na dobrą drogę i zacząć wszystko od nowa. Waszymi dziećmi.
bywają tak głębokie, że brak nam siły, aby się z nich podnieść. Jezus towarzyszy nam nawet wówczas. Ofiarowując nadzieję, pozwala po raz kolejny powstać z grzechu. Jezus jest obecny w tych wszystkich, z których szydzi świat, bo z Niego też szydzili. On nikogo nie wyklucza. Każdemu podaje rękę. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Yeah.
każdy z nas spotyka się z cierpieniem niezawinionym. Jezus znosił męki drogi krzyżowej, choć był wolny od grzechów. Cierpiał niewinnie, by odkupić grzechy całej ludzkości. Nasze cierpienie też nie jest bez sensu. Czasem ten sens jest ukryty. Trzeba zostać przybitym, na przykład do wózka, by inaczej spojrzeć na życie, by zatrzymać się w biegu. Zawołał donośnym głosem: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Doskonały Syn Boży został oddzielony od Ojca przez nasze grzechy. To była kara za winy całego świata, dzięki której mamy usprawiedliwienie i zbawienie wieczne. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jezus zdjęty z krzyża i złożony na łonie swej matki.
podła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win. To niech Boże Cię przemiły, lecz mój grzech, lecz mój grzech. Niech
drodzy Państwo, jeszcze raz duże brawa, grupa artystyczna gminy Sumy. Myślę, że poprosimy do nas kierownika zespołu, panią Hannę Mrówczyńską, gdzieś w garderobie chyba się ukrywa. Zapraszamy i duże brawa, drodzy Państwo. Dziękujemy za to wyjątkowe, poruszające, wzruszające misterium. I już dzisiaj czujcie się zaproszeni z kolejnym przedstawieniem na naszą scenę. Dziękuję Państwu bardzo, ale w zasadzie ja trudno powiedzieć, że jestem kierownikiem, bardziej menedżerem, ale kierownikami artystycznymi są dwie panie, które stoją nieśmiało zupełnie z tyłu. Pani Maria Bartoszyk, pani Anna Jaworska. Bez nich by nic nie było. Jeszcze raz duże brawa. Zapraszam do uczestnictwa. A my przystąpimy do rozstrzygnięcia naszego konkursu, bo zapewne większa część widowni czeka już z niecierpliwością na wyniki, na werdykt jury. Poproszę panią Joannę Król o odczytanie protokołu jury. Jeszcze momencik, zaproszę panią Marię Macłoczko, sekretarz Miasta Gminy Szczebrzeszyn do wręczenia nagród i dyplomów. Protokół z posiedzenia jury plastycznego konkursu wielkanocnego.